Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed World, a to jest Porsche 914. Wiecie co, zainstalowałem sobie tutaj spoiler z tyłu, tylko i wyłącznie dlatego, aby wiedzieć, gdzie znajduje się przód tego samochodu. Właśnie, to jest pierwsza wada tego modelu, czyli jak dla mnie to jest wygląd. Wygląd tego samochodu jest dla mnie nie do przyjęcia w moim garażu. No ale czego się nie robi dla swojej widowni, czego się nie robi dla widzów, przetestujmy Porsche, jeden z najciekawszych w zasadzie samochodów w Need for Speed World. No bo krążą o nim różne legendy, że ten wóz jest naprawdę świetny, że skręca niesamowicie. Ma bardzo mocne nitro i wygląda paskudnie. Cóż, co do ostatniego, no to chyba nie musimy się tutaj sprzeczać za bardzo. Przynajmniej w moim wypadku ostatnia legenda jest jak najbardziej trafna. Ale osiągi. Czytałem sporo waszych komentarzy na temat przeglądów i tego, co w nich robię nie tak. I odnośnie przeglądów z aferą, czyli z dziewczyną, która mi pomaga po prostu przy Facebooku i tak dalej. Ona mówiła coś tam o samochodach z realnego świata, o danym samochodzie z realnego świata, jaki on jest i kilka takich specyficznych elementów. Myślałem, że to będzie dla was interesujące. No ale nie spodobało wam się to, że jechałem z nią tylko wyścigi, a nie jeździłem na multi. No bo co to za przegląd, jeśli oglądacie go i po jego obejrzeniu nie wiecie, jak ten samochód tak naprawdę spisuje się na multiplayerze, czy tak naprawdę warto go kupić. Więc postanowiłem to zmienić, postanowiłem wrócić do swoich korzeni, jak to brzmi, korzeni ludzkowych. I będę się ścigał na multiplayerze ze wszystkimi i zobaczymy, jak spisze się ten Porszak. Przejechałem sobie już nim trochę kilometrów. I powiem wam, że nie jestem jakoś specjalnie zaskoczony prowadzeniem. Myślałem, że skręca jeszcze lepiej, chociaż i tak skręca cholernie mocno. Bardzo mało prędkości traci na zakrętach. Przyspieszenie jest tu słabe, natomiast nitro, zobaczcie sami, jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Porównywalne do najlepszych w klasie B czy A, naprawdę jest świetne. I to daje nam sporą przewagę na starcie. Ja sobie perfekcyjny start wydłużyłem do 5 sekund, dzięki czemu na starcie mam przewagę nad przeciwnikami dosyć sporą. Jeśli chodzi o sam samochód, to jeżdżąc nim ma się wrażenie, że jest bardzo, bardzo lekki. Sprawdzimy sobie, bo teraz mam taką możliwość, jak ten Porsche spisuje się na, no nie wiem, high stakes, jakimś pościgu. I może jeszcze przejedziemy jakiś drag. Także zapraszam najpierw do wyścigu klasowego w klasie B. Okej, mamy tutaj jedną Toyotę MR2, która jest gdzieś tam za mną. Albo i nie. No, jak widzicie, w każdym razie wydłużone nitro daje nam tutaj sporą, sporą przewagę. Okej, i zakręty na Rosewood and Lyons pokonujemy bardzo, bardzo ładnie, sprawnie i szybko. Natomiast w tej drugiej fazie skrętu samochód staje się podsterowny i potrafi go wyrzucić na bandę, co jest nieprzyjemne, bo mamy wrażenie, że auto skręca super, tak? Ale nagle coś się dzieje i lecimy, proszę państwa. Jak najbardziej, moim zdaniem samochodem da się wygrywać w klasie B. I jest to tym lepszy zakup od Toyoty MR2, jednego z właściwie najlepszego samochodu do tej klasy, dlatego że nie musimy tu pakować żadnych części już. Kupując wóz za 4200 chyba boostów, mamy go wymaksowanego prawie w klasie B. Po lekkim tam tuningu możemy sobie wymaksować mat 500 97 punktów na statystyce ogólnej, a to oznacza, że do wymaksowania brakuje mu naprawdę niewiele i niewiele zmieni także wymaksowanie.
A do Toyoty MR2 musimy albo dokupić, albo wygrać naprawdę bardzo dobre części profesjonalne. Prędkość maksymalna 293 km na godzinę po lekkich przeróbkach. Normalnie samochód kupiłem z częściami American tuningowanymi, natomiast ja sobie włożyłem tutaj czerwone części uliczne i jak widzicie mam tutaj perfekcyjny start wydłużony do 5 sekund i włożyłem sobie Americana silnik uliczny, ale sportowy, po to, aby sobie właśnie wymaksować, żeby stat nie przekraczał 600 punktów. I dzięki temu mam nawet całkiem niezły samochód w klasie B, właściwie bardzo dobry. I tak jak wam mówiłem, wóz jest lekki, po prostu jadąc nim czujemy, że on jest bardzo lekki. Nie wiem, jak wam to inaczej powiedzieć. Więc sprawdźmy, jak się spisze przy zderzeniach z policjantami na ucieczkach drużynowych, chociaż nie dedykowałbym go raczej do ucieczek drużynowych. Przed chwilą miałem naprawdę słabych przeciwników w klasie B, ale wcześniej w ogóle nie udało mi się wygrać ani jednego wyścigu w B, bo miałem nawet całkiem niezłych typu przeciwników, typu M3 Sport Evolution czy właśnie Toyota MR2. Więc tym wyścigiem się nie sugerujcie aż tak bardzo, co teraz pojechałem. Ale jak widzieliście, może po czasie, nie wiem czy tam dobrze było widać ten czas, jaki tutaj osiągnąłem na wyścigu, był nawet całkiem niezły. Użyłem tam sobie jedno nitro i tyle. Chodźmy na high stakes. No i jadę sobie tutaj z Porsche GT3 RS 4.0 i startujemy. Uwaga, ojojoj, uwaga, bum! Było gorąco, ale na szczęście miałem lukę, to mogłem sobie ładnie tutaj przejechać. Zaraz na pewno się z kimś zderzymy i zobaczymy, jak to wygląda. W każdym razie zderzenie z ruchem ulicznym wcale nie jest tu przyjemne i potrafi nam zabrać sporo prędkości, ale słuchajcie, przepychanki z winiarzami nie idą wcale tak źle. Może dzięki temu, że właśnie samochód jest podsterowny. Wow! God damn it, co to było? No i brakuje tutaj przyspieszenia, jeśli chodzi o pościgi. Nie jest to fajna sprawa, jeśli chcemy uciec szybko jakiemuś napalonemu gliniarzowi, to potrzeba przyspieszenia, tak? Możemy oczywiście uzupełnić sobie tutaj power-upy w nitro, no ale szkoda używać nitra na ucieczki drużynowe, prawda? Patrzcie, spycha mnie tutaj koleś, ale coś mu tu nie wychodzi za bardzo, prawda? Spróbujmy uderzyć w coś naprawdę mocno, na przykład w tego SUV-a. No, udało się całkiem ładnie tutaj przedrzeć. I uwaga, przyspieszenie, gdzie ty jesteś, przyspieszenie? Oh my gosh! Dobra, udało mi się im jakoś zwiać, ale czy jeszcze wystartuje? O, udało się. No, jakoś udało się wydostać z tej opresji. Natomiast obława trwa i ciągle mnie ścigają te napalone gliniarze. Uwaga! Nawet całkiem nieźle, kurczę. Mimo że samochód wydaje się być taki lekki, to radzi sobie z tymi SUV-ami całkiem nieźle, zaskakująco, naprawdę. Zobaczymy, jak zepchnę tego gnoja. Nawet nie jest tak tragicznie, jak myślałem. Z Lotusami typu Exige albo Elis jest naprawdę bardzo źle. A z Molochem? Co powiecie na to? Jest naprawdę dobrze. Tym bardziej, że jak mówiłem, samochód zdaje się być bardzo lekki w odczuciu, tak? Jak się go prowadzi. No i skręca też całkiem nieźle, co na ucieczki drużynowe może być atutem, aby omijać właśnie jakieś przeszkody, prawda? Przejedziemy sobie jeszcze za chwilę drag i sprawdzimy, jak spisuje się na klasowym dragu, bo jest drag na klasę B i tam, myślę, samochód spisze się również bardzo dobrze dzięki mocnemu nitru. Oho, zagalopowałem się trochę, bo powiedziałem, że jest drag w klasie B, ale ja myślałem, że to jest ten gridlock, a on jest w klasie C niestety, więc sobie go nie pojedziemy, za co was przepraszam,
Ale chodźmy na jakiś znany drag, powiedzmy Rockport. Tutaj na pewno ktoś będzie jeździł, więc zaraz zobaczymy, jak mi pójdzie. No i moim przeciwnikiem jest Aston Martin Vantage. Ups. Uwaga! Vantage mnie dogania, ale start miał naprawdę bardzo, bardzo dobry. Mimo że Vantage miał części, znaczy skille naprawdę bardzo dobre na dragi, to nie udało mu się mnie dogonić na Rockport Turnpike. I części tuningowe również miał bardzo dobre. A wszystko to dzięki mocnemu nitru, jakie mam właśnie w tym Porsche. Więc... no jest to zadziwiająco bardzo dobry zakup, jeśli ktoś pogodzi się z, jak dla mnie, tragicznym wyglądem tego wozu. Natomiast prowadzenie jest tutaj mocne. Znaczy mocne. Mocny skręt ma samochód. Prowadzenie nie jest według mnie przyjemne, bo samochód jest podsterowny. Wypada na bandę, prawda? No ale dobra. Zanim jeszcze wypowiem się końcowo o nim, to chodźmy do samochodu, do warsztatu tuningowego. Zobaczmy sobie, jakie mamy tutaj części wizualne. No i ja sobie tutaj zainstalowałem taki unikalny neon oraz spoiler, mówiłem wam już do czego, obniżenie drugiego stopnia, pakietów karoserii nie mamy tutaj żadnych, natomiast możemy sobie zainstalować tu opcjonalne spoilery, które, ja wiem, czy pasują do klasyków, raczej spoilery nie pasują, chyba żeby były jakieś naprawdę klasyczne spoilery, jak na przykład w BMW M1. No i masek nie mamy tutaj również żadnych. Chodźmy zobaczyć do dealera samochodowego, ile obecnie kosztuje to Porsche. Ciągle zapominam nazwy dokładnej tego modelu, natomiast pamiętam liczbę 400... O, już nawet liczby zapomniałem. 414. 414-6GT. Mamy tutaj o 4100 boostów. To jest opłacalny zakup, naprawdę, zobaczcie. Amerykony, tak? 597 punktów na statystyce ogólnej. To jest dobry zakup z tego względu, że mamy tu naprawdę niezłą furę z dobrym skrętem, co prawda słabym przyspieszeniem, a jak widzicie nawet na dragu udało mi się wygrać z, no w sumie, dosyć słabym przeciwnikiem, bo kurde, jaki on ma tu silnik, skumajcie, widać tutaj przez siatkę silnik w środku. No i właśnie, nie zwróciłem waszej uwagi na to, ale wóz brzmi naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Posłuchajcie sobie. Bardzo wyraźny, unikalny dźwięk. Jak pewnie nie jest dla was zagadką, samochód bardzo łatwo podnieść do klasy A, w której również poradzi sobie, myślę, bardzo dobrze. Będzie mógł konkurować z na przykład Chevy Cobra, której robiłem przegląd niedawno. Możecie sobie go zobaczyć. Tamten samochód miał właśnie niską prędkość maksymalną, dość dobry skręt i również mocne nitro. Także jest to rywal jak najbardziej dla tego Porsche. Właściwie to są dwa bardzo podobne samochody, tylko że Cobra trochę ciężej skręca. Natomiast Porsche 914 lepiej trzyma się drogi i ma mocniejszy skręt, mniej prędkości traci na zakrętach. Natomiast Cobra też lepiej przyspiesza, co jest wadą właśnie w tym Porsche. Oj, nitro, nitro! Z nitro jedziemy sobie 319 km na godzinę. Jeśli mamy wóz wymaksowany w klasie B, jak ja teraz. No i trzeba uważać na jakieś przeszkody, prawda? Chociaż, no jak widzieliście na pościgach, auto radzi sobie naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Okej. Czyli jak już wam podsumowałem, jest to dość opłacalny zakup, jeśli ktoś zdzierży ten wygląd. Jak widzieliście, można wygrać w klasie B, chociaż ten wyścig nie był może taki dość konkurencyjny. Myślałem, że tam będzie Toyota MR2, ale gdzieś zniknęła w trakcie ładowania wyścigu.
No i cóż, to był przegląd Porsche 914-6 GT. Bardzo wam dziękuję za wyświetlenie. Ja to byłem Lucek. Trzymajcie się, na razie, cześć.